Witam serdecznie, panie profesor. Nic się nie stało. Ja się trochę ucieszyłem, tak jak zawsze w liceum, jak klasówka miała się nie odjąć, co och, cholera, przygotuję się lepiej na jutro albo za tydzień. Ale jakoś tam się dzisiaj przygotowałem i chciałbym kontynuować to, o czym mówił Marian Słowicki, bo on wspomniał rzeczywiście o latach 70., o profesorze Piczu. I wydaje mi się, że to, co Marian też powiedział, że myśmy ewoluowali i czasami lepsza jest jednak ewolucja niż rewolucja, w większości wypadków moim zdaniem. My tą drogą kroczymy i chyba to ma sens, a może na pewno to ma sens. Co do terminologii multimediów, to kiedyś zapytałem się profesora Kluszczyńskiego, jak on by zdefiniował multimedia, a jest wybitnym ekspertem. On mówi, to nie jest takie proste, i wtedy mówił przez 20 minut i w zasadzie spotkaliśmy się w tym samym miejscu po 20 minutach, ale na szczęście my się nie zajmujemy nazywaniem rzeczy, które robimy, bo od tego są teoretycy, naukowcy. My po prostu działamy, może często intuicyjnie, ale po prostu to nie jest nasz obszar, żeby oczywiście precyzyjnie trzeba się wyrażać, ale czasami jest to bardzo trudne, szczególnie w dobie, w przestrzeni multimediów, w momencie, kiedy one się tak dynamicznie cały czas rozwijają i ciągle poszerzają swój zakres i oddziaływanie. Ja chciałem nawiązać do tej starej rzeczy, o której mówił Marian Słowicki, o projektowaniu graficznym, bo nasza pracownia działań multimedialnych, którą tutaj reprezentuję jako pierwszy, będziemy mówić wszyscy i fajnie, bo będzie jakby miejsce na to, żeby wszyscy się wypowiedzieli i wiele wątków może wybrzmieć. I to jest bardzo fajne, że nie musimy skracać jakoś swoich wypowiedzi czy fokusować to na jakichś specjalnych zagadnieniach. Na całości, natomiast możemy się skupić na zagadnieniu. Ja ze względu na wiek, bo pani profesor mówiła o filarach, o Słowickim i o mnie, ale ja myślę, że też wiek nas do tego predysponuje. Marian jest trochę starszy ode mnie, ja zaraz jestem po nim. Młodzież dzisiaj na takich mówi dziadersi, my jako dziadersi będziemy się wypowiadać. I ja chciałem nawiązać do tych fajnych, sentymentalnych już czasów przełomu lat 80., 90., kiedy ustrój się zmienił, nowe możliwości się pojawiły i wszyscy wpadliśmy w euforię, tym bardziej, że mieliśmy po 20 parę lat, to wszyscy chodzili parędziesiąt centymetrów nad ziemią, bo tak było wspaniale. Ja w tym czasie zajmowałem się projektowaniem graficznym, mogę powiedzieć, mniej sztuką, chociaż nasza uczelnia produkowała i artystów, i projektantów. I jednocześnie były takie sytuacje, że ci ludzie uprawiali jedno i drugie. Ja miałem taką przygodę z Tomkiem Strukiem, tutaj już przywoływanym. No trzeba było z czegoś żyć. Mój dyplom przypadł na 83 rok, czyli świeży stan wojenny. W zasadzie przez parę lat byliśmy kompletnie zamknięci. Większość nie wystawiała, nic się nie działo, szukaliśmy różnych możliwości zarobkowania i założyliśmy studio graficzne razem z Tomkiem Strukiem. Kiedy on się zajmował jeszcze wtedy razem ze mną właśnie projektowaniem graficznym, żeby przeżyć, ale sztuką też. I w pewnym momencie podjął decyzję, że rzeczywiście już się będzie zajmował tylko sztuką, projektowaniem się przestał zajmować. Ja tą sprawę ciągnąłem dalej i założyłem studio graficzne, Studio MM, potem ono się zmieniło w M Studio, studio graficzne. W szczytowym okresie zatrudniałem 18 osób, także byłem niezłym przedsiębiorcą. Na szczęście ten okres mam już za sobą, chociaż firma od 93 roku funkcjonuje bez przerwy do dzisiaj. Coraz trudniej, ale funkcjonujemy, zatrudniamy parę osób jeszcze i taką moją największą przygodą było to, że w pewnym momencie zakładając firmę nie tylko projektowałem, ale naszą obsesją wtedy było drukowanie i powielanie obrazów. Dzisiaj młodzież sobie nie zdaje sprawy, co w dawnych czasach znaczyło powielić obraz. To była absolutna magia. Graficy tylko mogli to robić, mając płyty i klasyczne techniki graficzne, ale w większej ilości było trudno. To był pierwszy moment, kiedy można było zakładać komercyjne drukarnie i ja w 1993 roku właśnie taką drukarnię założyłem, była to drukarnia offsetowa, mieliśmy bardzo mały budżet, ale dużo pomysłów i od tego momentu przez 10 lat byłem właścicielem
chyba jednej z pierwszych komercyjnych drukarni na Śląsku. Wtedy to się nazywało Studio MM i drukowaliśmy katalogi, rzeczy komercyjne, ale też na rynek sztuki. Miałem offset i sito, bo jednocześnie cały czas ta nostalgia za sitodrukiem, za grafiką, cały czas pracowałem. Ale właśnie to powielanie obrazu, to była coś nieosiągalnego w starych czasach. Dzisiaj, kiedy mamy drukarki i przesyła się, naciska i dowożą do domu metry sześcienne wydruków pięknych, no wtedy było zupełnie inaczej. I to nam spędzało sens powiek i staraliśmy się tą lukę na rynku zapełnić. Ja pracowałem wtedy w pracowni zespolonej, w ogóle zacząłem pracę w pracowni zespolonej, potem pracowałem z profesorem Romaniukiem w pracowni książki, a w 2000 roku odziedziczyłem pracownię po profesorze Grabowskim, była to pracownia projektowania graficznego numer 1, o czym już Marian Sowicki mówił, i wtedy wpadłem na pomysł, żeby nazwać ją Pracownia Nowych Mediów. To, o czym właśnie doktor Słowicki opowiadał, że staraliśmy się nadążać za nowymi trendami, za nowymi technologiami, bo uczelnia wyższa musi być cały czas a propos tego, co się dzieje na rynku, żeby być wiarygodną. Rzeczywiście trudności były ogromne, nie mieliśmy wiedzy, komputerów, literatury, niczego. Pamiętam chyba w 96 roku ze Słowickiem pojechaliśmy do Warszawy, do przedstawicieli firmy Tulip, to były komputery z Holandii, właśnie nazywały się Tulip, i negocjowaliśmy zakup komputerów. Pamiętam, że chyba dwa żeśmy wtedy zakupili po roku, natomiast Marian nie opowiedział jeszcze o jednej sytuacji, jak pierwszy komputer żeśmy dostali. Dostaliśmy go od wtedy górnośląskiej macierzy, taki komputer właśnie nam sprezentowany, to był pierwszy komputer na uczelni. Ja oczywiście w swojej firmie też starałem się rozwijać cały czas moją bazę technologiczną, no i wtedy pojawiły się takie magiczne urządzenia jak Macintosze i wszyscy mówili, że to jest jedyne urządzenie, żeby na tym projektować, i wszyscy na tym projektują. Pieniądze kosztowało to wtedy straszne, ale wtedy się nawet nieźle zarabiało, bo myśmy w zasadzie byli pionierami na rynku komercyjnym wydawniczym i było dużo zleceń, tych pieniędzy trochę było i stać nas było, na przykład pamiętam, pierwsze komputery, takie małe Macintosze kupione, ale pierwszy poważny to była tak zwana Quadra 700, no to już było wielkie urządzenie, dysk miał 500 megabajtów i myślałem, że już nigdy nie będę musiał niczego archiwizować, bo to nam starczy do końca życia. Oczywiście pomyliłem się i potem były następne komputery. Mówię o tym dlatego, bo ta technologia, która służyła nam do pracy i wykonywana naszego zawodu, czyli grafika projektanta, była przez nas krzewiona wśród studentów. Studenci już też pracowali, też mieli kontakty, ale wielu jeszcze nie miało pojęcia o tym. Więc myśmy tak infekowali ludzi tą wiedzą, nie tylko my, ale otoczenie również, bo sytuacja była bardzo dynamiczna. Ci, co interesowali się projektowaniem, no to widzieli, jak ten postęp na świecie postępuje, mieliśmy coraz lepszy dostęp do informacji. I w pewnym momencie jeden z moich studentów, dyplomantów, Wojtek Liebner, znany chyba wszystkim tutaj znakomity projektant, który w tej chwili współtworzy firmę Frodo, znaną na rynku i na Śląsku, i nie tylko, i w Polsce, i w Europie. Wojtek Liebner, niezwykle utalentowany człowiek, zaczął u mnie pracować w studio MM. I pamiętam, wtedy zaczęliśmy pracę dla Alpinusa. Alpinus to była firma, która już była na rynku. Pierwsze projekty dla nich robił Marek Markiewicz, ale potem, jak to w takich firmach bywa, Artur Heiser, jeszcze wtedy, dzisiaj świętej pamięci, znakomity alpinista, sympatyzował ze środowiskiem Akademii i zwrócił się do mnie, czy byśmy nie pracowali dla niego. Oczywiście, że tak. No i Wojtek Liebner zaprojektował dla Alpinusa w ramach swojego dyplomu w mojej pracowni, w mojej firmie, komercyjny katalog Alpinusa w pełnym kolorze. To dzisiaj brzmi może śmiesznie, ale wtedy katalog w pełnym kolorze to naprawdę było coś. Ja w tej chwili włączę prezentację.
Czy widać mnie? Tak, widzimy, widzimy prezentację. Pracownia działań multimedialnych. Tak. No to jest takie znany nam budynek. Tu jest skład naszej pracowni. Doktor habilitowany Ksawery Kaliski, Piotrek Ceglarek i Krzysiu Zegalski. Ale o tym za chwilę jeszcze. Tak brzmi nazwa naszej pracowni. I tu jesteśmy w pracowni zespolonej, właśnie w tym obszarze, w którym Wojtek Liebner robił dyplom, a ja pracowałem. Może nie będziemy się rozwodzić tutaj, czym była pracownia zespolona, ale rzeczywiście był to znakomity pomysł na uczelni, który skupiał paru profesorów i w zasadzie był wielowątkowy. Były takie sytuacje, kiedy student nie mógł się z kimś dogadać, to mógł iść do innego profesora i jakoś to się rozchodziło po kościach, także mógł znaleźć swoją ścieżkę. Była typografia, był sitodruk, była kompozycja, także było parę wątków, które każdy z nas prowadził i wzajemnie żeśmy się uzupełniali. Pracował szefem, wtedy był profesor Pietrzy Kolan, pracowałem ja, Marek Markiewicz, Stefan Spajl, Marian Słowicki i Adam Romaniuk. Tak wyglądała nasza pracownia i tak wyglądały prace w latach 90. Większość wykonanych ręcznie, mało co się drukowało, no bo nie było takiej możliwości. I tu właśnie pokazuję w tej chwili ten dyplom Wojtka Liebnera dla Alpinusa. Jeszcze widzicie stary znak Alpinusa, który chyba Markiewicz projektował tam na dole, w tym górnym lewym rogu. Co do tego katalogu, to obrona odbywała się na Raciborskiej. Ja przywiozłem wtedy właśnie naszą słynną Quadrę 700 Macintosha na uczelnię. Postawiliśmy go, był ekran, była wielka sensacja, ludzie przychodzili, dotykali. No i stara generacja trochę z nieufnością podchodziła do tego dyplomu. Mieli szereg pytań, ale Wojtek oczywiście się obronił. I był to profesjonalny dyplom, mogę powiedzieć, zrealizowany od początku do końca, wyprodukowany i wdrożony. To, co dzisiaj też często jest, nawet nie jest normą, ale coraz częściej się zdarza. Wtedy to był rzeczywiście ewenement. Ja tylko chciałem powiedzieć o technologii, bo to jest chyba interesująca. Może to na razie nie dotyka multimediów, ale wydaje mi się, że to jest bardzo interesujące. Proszę zwrócić uwagę na stronę katalogu. Wszystkie produkty, czyli kurtki, buty, były fotografowane za pomocą slajdów. Slajdy 6x6, a cały ten background, czyli paterny, napisy i typografia i grafika wektorowa, była tworzona w pamięci komputera. Wtedy nie było możliwości, żeby przenieść zdjęcie do komputera i go obrobić, bo nie było takich mocy obliczeniowych i te programy były niedoskonałe. Poza tym mielibyśmy problem z zestawieniem obrazu fotograficznego z grafiką wektorową. Więc Wojtek projektował całe te strony związane z typografią, z patternami, z grafiką wektorową, a zdjęcia były osobno na slajdach. Oczywiście, żeby doszło do druku offsetowego, jak Państwo zapewne wiecie, potrzebne są klisze graficzne, które zawierają i jedno, i drugie. I jak myśmy to zrobili w sumie? Wtedy były takie urządzenia, które się nazywały naświetlarki laserowe, czyli zawoziło się na dyskietkach albo na SideQuestach. Wtedy jeszcze dysków przenośnych nie było. SideQuesty były takimi urządzeniami, chociaż wtedy, jak robiliśmy ten katalog Alpinusa, to były tylko dyskietki. Proszę sobie wyobrazić, że tam było 16 stron formatu, 16 stron A4. Te wszystkie paterny, ten cały podkład, background, zmieścił się na 120 dyskietkach. Ja z tymi dyskietkami jechałem do Krakowa, bo naświetlarka była tylko w Krakowie i dostaliśmy rolę filmów właśnie z tymi wszystkimi stronami, ale bez zdjęć. Zdjęcia musieliśmy robić osobno na wyciągach barwnych, na urządzeniu, które się nazywał Crossfield i on był w zakładach graficznych na Wełnowcu. Czyli mieliśmy dwie osobne klisze.
w Krakowie był człowiek, który kiedyś pracował w Polsce, potem wyemigrował do Austrii i on się zajmował właśnie montażem, był tak zwanym montażystą, czyli on łączył wyciągi barwne, czyli 4 klisze do każdego zdjęcia, fizycznie były to klisze graficzne, z tą kliszą graficzną, która została wypuszczona z patternami i z kompozycją strony. On je montował, czyli na taśmie samoprzylepnej kleił jedno do drugiego, potem wykonywał negatyw, negatyw retuszował, wykonywał pozytyw, znowu retuszował, tak żeby pozbyć się wszystkich tych łączeń po taśmie. Proces bardzo żmudny, te 16 stron, jak dowieźliśmy wszystkie dyskietki i wszystkie klisze, to trwało, montaż trwał około 2 miesiące. Tak wyglądał proces produkcyjny. Po 2 miesiącach klisze były gotowe, żeby pójść do drukarni. Ten katalog drukowaliśmy u mnie w firmie. Jak ktoś się interesuje poligrafią, to oczywiście są maszyny offsetowe i maszyny offsetowe. Maszyna offsetowa profesjonalna, czterokolorowy Heidelberg formatu B2 czy B1, no to jest rząd wielkości potężnych, to kosztuje tyle, ile potężne domy, może nawet 2-3-3. Także nas na to absolutnie nie było stać i mieliśmy maszyny, które nawet nie uchodziły na rynku za maszyny offsetowe, ale za tak zwane powielacze offsetowe. Była to czeska maszyna Rohmajor formatu A3 jednokolorowa. Czyli żeby wydrukować jedną stronę, ona musiała wchodzić 4 razy do maszyny, żeby każdy kolor magenta, cyjan, yellow i czarny, żeby wydrukować jedną stronę i potem druga strona znowu 4 razy, czyli 8 razy taki jeden arkusz wchodził, żeby to było wydrukowane. Mieliśmy fantastycznego drukarza, który właśnie na Wełnowców kiedyś pracował i rzeczywiście ten katalog bardzo się udał, wszyscy byli zadowoleni i to był taki pierwszy jakby moment, kiedy ta technologia cyfrowa weszła w projektowanie na Akademii tak już w sposób, no powiedziałbym, 1:1. Potem to już lawinowo zaczęło się rozwijać. Tutaj pokazuję naszą wspaniałą szkołę i w dzisiejszym dziekanacie, czyli to drugie okno, nie dziekanacie, tylko rektoracie, czyli w biurze rektora, to drugie okno na prawo, tam mieściła się pracownia nowych mediów. Tutaj widzicie Xaverego, nieco młodszego, a to był nasz park maszynowy. Jak widzicie, na ścianach jeszcze wiszą wydruki, bo te początki były takie, że no, cały czas pracowaliśmy z obrazem statycznym i było to po prostu czyste projektowanie graficzne. Wraz z rozwojem technologii, kiedy komputery służyły w zasadzie tylko do powielania obrazu, ale też do tworzenia obrazu, już w pamięci komputera ta obróbka była jakby coraz bardziej perfekcyjna i też stało się coś takiego, bo cybertechnologia zdemokratyzowała media. Co to znaczy? Że wszyscy mają do nich dostęp i w zasadzie nieograniczony. To oczywiście ma swoje plusy, ale też ma parę minusów, na przykład takie minusy, że w starych czasach, jak ktoś był projektantem graficznym, to miał prawie że monopol, a nie prawie, na pewno miał monopol na pracę, czyli ta praca była zapewniona, pilnowało się jakości tej pracy, natomiast w momencie, kiedy to się otworzyło, otworzyło się tak jak puszka Pandory, wszyscy mogą wszystko. Oczywiście graficy, projektanci i artyści wizualni, czy graficy, projektanci głównie, bardzo na tym stracili, a proszę sobie porównać na przykład pracę w tej chwili architektów. Architekci mają nadal monopol. Nikt nie może domu zaprojektować bez ich udziału, natomiast folder, książka może zaprojektować sobie każdy. W Stanach, z tego co wiem, Nie ma takiego przepisu, że domu sobie nie możesz wybudować. Najwyżej, jak ci coś na głowę spadnie, to po prostu jest to twoja odpowiedzialność. A u nas jest monopol. Niektórzy się umieli zabezpieczyć, myśmy tego nie zrobili. Może cierpimy, ale być może taki ruch dla ludzkości jest lepszy, kto to wie. I tutaj dalej pokazuję pracownię. Jak widzicie, zima to jest początek, to jest 2004 rok czy 5. Obok Xaverego po prawej jest to syn Rolanda Topora, Nicola Topor, który przyjechał do nas na warsztaty, prowadził warsztaty ze studentami i
To było częścią współpracy z Ars Cameralis, zresztą od lat współpracujemy, paręnaście czy parędziesiąt projektów zrobiliśmy wspólnie, do dzisiaj ta sytuacja ma miejsce i zawsze mogliśmy liczyć na pomoc i inspirację ze strony Ars Cameralis, które jest częścią agendy kulturalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, także jak najlepiej wspominamy te czasy. To już jest następna siedziba pracowni nowych mediów, jeszcze nowych mediów, już na Koszarowej. W tej chwili profesor Król zajmuje te pomieszczenia i tak wyglądała nasza pracownia na Koszarowej. Proszę popatrzeć na prawo, tam jest taki kącik, gdzie robiliśmy mapping. Oczywiście w nowym studio, już w Lori, ta przestrzeń jest zupełnie inna, ale do tego żeśmy dążyli, żeby łącznie z rozwojem idei infrastruktura też się zmieniła, bo to, na co myśmy zawsze w naszym kraju musieli narzekać, to jest infrastruktura. Jak miałem okazję, będąc prorektorem do spraw zagranicznych, jeździłem po Europie i widziałem, jak różne uczelnie dbają o swoją przestrzeń, jakie mają budżety. No oczywiście oni wtedy byli w Unii i byli dotowani. Byłem w Hiszpanii, w Cuence, byłem w Walencji, byłem w Kornwalii, w Niemczech, w Kolonii, w Akademii Nowych Mediów, chociaż Akademia Nowych Mediów w Kolonii to oczywiście miejsce szczególne, bo to było oczko w głowie Ministerstwa Edukacji i Kultury i było bardzo mocno dotowane. No, przestrzeń do pracy z multimedialnymi nieprawdopodobna. Te doświadczenia plus jeszcze parę wizyt w Bauhausie, o czym mówiliśmy na naszej konferencji, jak zobaczyłem, jak na początku XX wieku ludzie, którzy zajmowali się edukacją, projektowaniem i sztuką, potrafili zadbać o nowoczesną przestrzeń dla tychże obszarów aktywności. Te marzenia się spełniły, o czym Państwo wiecie, ale o tym też będę mówił za chwilę. No i właśnie tu są te spełnione marzenia. Wydaje mi się, że i Lori, i Sala Otwarta to są przestrzenie, które zazdroszczą nam w wielu miejscach i które idealnie się sprawdzają do naszej pracy. Wreszcie możemy coś zrobić pod dachem w większej skali. Naprawdę te sale są wielofunkcyjne, nie tylko służą do pracy czy do wystaw, ale do różnego rodzaju spektakli, o czym uczelnia dała dowód, prowadząc tak bogatą i aktywną kulturalną edukację, można powiedzieć. Tak wyglądało Lori na samym początku, jak widzicie, nic nie było, jeszcze ściany były jasne. No a tu już nasze Lori, czyli Laboratorium Obrazu Ruchomego i Interakcji. Oczywiście jest to przestrzeń dla całej szkoły. My tam jesteśmy, bo ktoś musi tym zawiadywać, w jakiś sposób tego pilnować. Oczywiście w naszym programie jest tam miejsce na to, natomiast wszyscy, którzy tylko chcą, oczywiście korzystają z tej przestrzeni, co jest bardzo istotne. Tutaj tak wygląda praca w Lori i przygotowania do naszych aktywności. Ja na razie nie mówię o programie pracowni, ale to w trakcie będę o tym mówił. W momencie, kiedy powstawały dwa wydziały, o ile pamiętam, chyba to wtedy było, padła propozycja, żeby nasza pracownia nazywała się Pracownia Działań Multimedialnych, co wydaje mi się bardzo pasuje do tej naszej aktywności. Przedtem nazywaliśmy Pracownią Nowych Mediów, tylko z nowymi mediami jest taki problem, że zawsze są jakieś nowe media, więc trzeba to co chwilę byłoby redefiniować. A Pracownia Działań Multimedialnych, no jakby precyzuje ten obszar bardzo różnych aktywności, które staramy się w pracowni urzeczywistniać. Tutaj
przygotowania do nagrywania na Greenboxie i na Blackboxie zespołu muzycznego, bo muszę powiedzieć, z jednym takim wyróżników w naszej pracowni jest to, że pracujemy z muzyką, ale z muzyką różnorodną, często z akustyczną, z klasycznymi składami, oczywiście elektroniką. Cyberprzestrzeń czy sound art współczesny jest bardzo związany z elektroniką. Oczywiście w naszej pracowni jest Piotrek Ceglarek, który jest arcymistrzem, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną. Przedtem współpracowaliśmy z Wojtkiem Kucharczykiem, który również się zajmuje muzyką elektroniczną, ale nie tylko. Także ta muzyka cały czas jest w naszej przestrzeni obecna i traktujemy to jako poważny element edukacji współczesnych projektantów. Ci młodzi ludzie na licencjacie dostają, mówię o naszych studentach, bardzo szeroki zakres wiedzy dotyczący projektowania graficznego. I muszę powiedzieć, że zawsze z dużą satysfakcją, jak gdziekolwiek jestem na świecie i pokazuję portfolio naszych studentów właśnie po licencjacie, no to ono trochę zapiera dech w piersiach widzom. W tym sensie, że jest wszechstronne, na bardzo wysokim poziomie i w jakiś sposób zindywidualizowane, to znaczy czuje się osobowość tego człowieka. To rzeczywiście robi wrażenie i tak dobrze przygotowani ludzie, jeszcze z tą wiedzą multimedialną, mają szansę znalezienia się na współczesnym rynku. Zawsze jest to odwieczne pytanie, jak kształcić, czy szeroką w takiej szkole jak nasza, czyli uczelni wyższej projektowej, plastycznej, czy wąsko. Ja jestem zwolennikiem, żeby jednak kształcić szeroko. Oczywiście zdania mogą być podzielone, ale wydaje mi się, że jeżeli przynajmniej dotkniemy pewnych sytuacji i będziemy mieli świadomość, w jakim obszarze działamy, wtedy możemy bardzo świadomie wybierać w przyszłości. A XXI wiek nie sprzyja takim monotematycznym działaniom, chociaż na pewno jest wiele takich dziedzin, które są i dobrze płatne i zapewniają byt i jednocześnie rozwój osobowości. Natomiast w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ta wszechstronna wiedza moim zdaniem jest nie do przecenienia. Następnym miejscem to jest właśnie sala otwarta i to jest rzecz absolutnie fenomenalna. Tutaj na pewno wszyscy to potwierdzimy. To jest część wystawy Art Beats, czy sympozjum Art Beats, festiwalu multimediów, gdzie bardzo wspaniali ludzie nas odwiedzili, prezentowaliśmy znakomite prace bardzo wielkich projektantów i artystów i to miejsce spotkań jest absolutnie nadzwyczajne. I oczywiście ono jest dedykowane wszystkim i studentom i ludziom z zewnątrz, możemy tutaj się spotykać, przearanżowywać je, dostęp jest genialny, można wjechać tirem, pracować, zaciemnić, są urządzenia multimedialne, rzutniki, żeby zaaranżować tą przestrzeń. I tu już wchodzimy na plan pracy ze studentami, którzy przygotowują się do takiego mini wideoklipu, ale zawsze chodziło nam o to, żeby młodzi ludzie spotkali się bezpośrednio na planie z artystami i muzykami. I tutaj mamy duet Olesiów, braci Oleś i Antoniego Gralaka. Tak wyglądają przygotowania, make-up, kamery, Ksawery tu walczy z gimbalem. Tu już inny muzyk, tak jak mówię, no muzyka jest cały czas obecna w naszej przestrzeni. Profesor Gębalski, importowaliśmy, to są malutkie organy, zapomniałem jak w tej chwili to się, na pozytyw chyba, tak, pozytyw przywoziliśmy z Akademii Muzycznej i profesor Gębalski improwizował na tym pozytywie. Tutaj widzimy profesora Gębalskiego na Greenboxie, tu przygotowania. I tu z jego bratem, Henrykiem Gębalskim, skrzypkiem improwizującym, jazzowym, w duecie również grali.
Wracamy do pracowni działań multimedialnych. 15-lecie nasze wypadło w 2015 roku, w momencie, kiedy otwieraliśmy nowy budynek. I pomyślałem sobie wtedy, że fajnie by było właśnie w przestrzeni Lori pokazać nasze rezultaty z całych 15 lat. I tu zorganizowaliśmy wystawę. Tu właśnie przygotowujemy razem z firmą Shadok dosyć poważne przedsięwzięcie, kilkanaście monitorów, kilkadziesiąt, mapping różnego rodzaju, VR i tak dalej, i tak dalej. Tu właśnie przygotowujemy wystawę. Po kolei zaczyna to się zapełniać. I tak wyglądało entree, czyli wejście do wystawy w czasie otwarcia, jeszcze 2 tygodnie po otwarciu ta wystawa, można było ją zobaczyć. Tak już wyglądała ta odsłona, ponieważ nie mieliśmy głośników kierunkowych, każdy monitor miał podpięte słuchawki, wszyscy mogli słuchać, nie przeszkadzając sobie, a tylko mappingi miały dźwięk włączony na głośnikach i było to wszystko uruchamiane czasowo, czyli był taki zamknięty cykl, że każdy mógł sobie spokojnie zwiedzać i nie przeoczyć żadnego z punktów. Tak wyglądała nasza wystawa. Tam po prawej stronie mamy jeden z mappingów właśnie, gdzie dźwięk był słyszalny, już nie na słuchawkach. Tutaj dalej jeszcze wystawę. Po lewej stronie instalacja Tomka Strojeckiego, tak znane świetlówki, gdzie światło było mapowane na te obiekty, które nie są podłączone do prądu. Na pewno część Państwa zna tą prezentację. W ogóle nie puszczam dzisiaj żadnych multimedialnych rzeczy, wiadomo z jakiego powodu, natomiast zapraszam na naszą stronę Pracownia Działań Multimedialnych ASP Katowice na Facebooku. Tam jest większość tych rzeczy, o których mówię, jest do obejrzenia. A propos muzyki w szkole. Zafascynowała mnie postać profesora Dana Ferna z Royal College of Art, który twierdzi, że an art school without music is not a proper art school. Czyli nie ma dobrej szkoły artystycznej bez muzyki. Ja się z tym zgadzam i trochę niezależnie wpadłem też na to, oczywiście Royal College of Art i profesor Fern zrobił to na 200%, nam się udało może na 10%, ale podążamy tym tropem. I tutaj jedna z takich filozofii Ferna, które chciał zaaplikować młodym ludziom. Rynek ten już dawno przestał być linearny, mówimy o muzycznym rynku. O co chodziło w tym projekcie? Że on zrobił postgraduate study, roczne studia z muzykami z Akademii Muzycznej z Londynu i z Royal College of Art, z artystami multimedialnymi, żeby pracowali nad nowym rodzajem spektaklu. O co chodzi? Chodzi o stworzenie nowego rodzaju spektaklu, żeby ci ludzie, których na przykład w Anglii, jeżeli chodzi o muzyków klasycznych, jest nadprodukcja, mogli otworzyć się na inne działania. A takie działanie tylko następuje wtedy, kiedy pracuje się w zespołach interdyscyplinarnych. I ci ludzie po tym kursie występowali na festiwalu w Baz, na różnych innych festiwalach, też założyli swoje firmy czy grupy twórcze, designersko-artystyczne, które no jakoś próbują z tego utrzymać się, czyli w zgodzie ze swoim kierunkiem studiów. I może przeczytam tylko ten ostatni wers. Celem kursu edukacji w ogóle nie jest i nigdy nie może być wyłącznie nauka praktycznego zawodu. Jest nim przede wszystkim zdolność oceny, umiejętność wyrażania opinii, artykułowania potrzeb, gotowość do współpracy i wzbudzania potrzeby interakcji w innych. Są to najważniejsze umiejętności w XXI wieku. Myślę, że trudno się z tym nie zgodzić. Wracamy już do otwarcia nowego budynku. Jak widzimy, nowe otwarcie, Claudio Monteverdi. Nasz dyplomant
Adam Janicki zrobił wspólnie z orkiestrą muzyki barokową, orkiestrą studencką Akademii Muzycznej w Katowicach pod dyrekcją Marka Toporowskiego, zrobił mini operę Monteverdiego Tancred i Clorinda. I tu właśnie mamy otwarcie, po oficjalnym otwarciu właśnie wybrzmiał ten koncert. Chodziło nam o to, mnie głównie chodziło o to, żeby ludzie, którzy przyjdą, którzy też pomagali nam w zdobyciu funduszy i zaistnieniu tego nowego budynku, żeby zobaczyli, czym mogą być multimedia i jak ta przestrzeń może funkcjonować. Myślę, że przy wszystkich niedoskonałościach produkcji myślę, że wrażenie pozostało dobre. Tu już mamy akcję. Adam Janicki wyświetlał, można powiedzieć, scenografię czy komentarz wizualny do muzyki Monteverdiego, do utworu Monteverdiego. Był to zespół barokowy plus trójka śpiewaków. I tu widzimy stop klatki z tego koncertu. Zostajemy w sali otwartej. Tomek Strojecki, nasz absolwent, w tej chwili już jest doktorem sztuki, który też robił w naszej pracowni. Przygotowuje się do koncertu, mikrokoncerto 5. Kompozytorem jest profesor Mamczarski, dziekan Wydziału Kompozycji z Akademii Muzycznej, a Tomek tworzył instalację, no w sumie interaktywną, można powiedzieć. Za chwilę powiem dlaczego. Jak widzimy, te możliwości, które daje nam sala i sprzęt, który mamy, rzeczywiście są ogromne. Tomek wymyślił sobie rodzaj takich ekranów, taki gąszcz ekranów spuszczanych z sufitu, na które mapował obraz. Mikrokoncerto 5 jest to koncert na obój i na elektronikę. Oboista chodzi pomiędzy tymi ekranami i w miarę jak gra, również je trąca. Tak już to wyglądało przed samym koncertem, już kompletna instalacja. Było to wykonane w czasie Festiwalu Kompozytorów Śląskich, która odbywała się w Akademii. Tu właśnie fagocista. No i tu już mamy go w trakcie koncertu. Instrumentalista, grając i chodząc w czasie koncertu, trącając te ekrany, wprowadzał dodatkowy rodzaj animacji. W tych zupełnych ciemnościach rzeczywiście dawało to znakomity efekt. I następna rzecz, którą zrobił Tomek, to już jest jego doktorat, transforma gdzieniegdzie. Metaforma koncertu audiowizualnego prawykonania w ramach festiwalu Prawykonia 2019, która odbyła się w Galerii Esperon do Sztuki 29-31 marca 2019. O co chodziło w tym projekcie? Paweł Hendrik, który jest kompozytorem, i Tomek Strojecki, który był oprawcą graficznym, na zamówienie Festiwalu Prawykonań w Nosprze zrobili koncert, który nazwali Gdzieniegdzie. To była instalacja multimedialna, artyści, muzycy z Orkiestry Muzyki Nowej grali na żywo, tam plus jeszcze była ścieżka elektroniczna, ten obraz i dźwięk również był improwizowany. I u podstaw doktoratu Tomka legła teza, czy taki ogląd sytuacji, że w zasadzie taki współczesny utwór złożony jest nie do odtworzenia, no chyba że zrobimy wideo, ale jest to bardzo trudne. Zawsze dostajemy jakąś część doznań w takim pakiecie elektronicznym, w takiej konserwie
zarejestrowanej, którą możemy mieć w czasie samego koncertu. Oczywiście najlepiej powtórzyć byłoby taki koncert, natomiast wiadomo, że to są ogromne koszty muzycy, logistyka i tak dalej. I Strojecki zaproponował, żeby odegrać ten koncert bez muzyków, czyli stworzyć taką instalację interaktywną, że interaktor, wchodząc w przestrzeń tej sali koncertowej, galerii czy miejsca w pomieszczeniach, gdzie są te koncerty, uruchamia poszczególne ekrany, gdzie wyświetla się kontent wizualny i równocześnie uruchamia muzykę. Oczywiście, że to nie jest ten koncert 1:1, ale razem w porozumieniu z kompozytorem uzgodnili stanowiska, że w jak najlepszy, najbliższy sposób przybliżyć filozofię takiego koncertu, w ogóle przestrzeń takiego koncertu. Niestety ta obrona odbywała się w czasie pandemii i niewiele osób ją zwiedziła. Szkoda, bo po raz kolejny nasza sala się sprawdziła. Myślę, że niezwykle było to interesujące. No ale mam nadzieję, że jak minie wszystko, to będziemy mogli doświadczyć tego koncertu. Tutaj ekrany. Oczywiście ja już nie chcę się wgłębiać dalej w samą istotę, o czym była ta, czego dotyczyła, jakich zagadnień ten koncert, bo na to nie mamy czasu. Gdzieniegdzie, ale chodziło o konkretne miejsce. Gdzieniegdzie w wypadku pierwszego koncertu to właśnie były Katowice, ścisłe centrum Katowic. I ten kontent wizualny dotyczy artefaktów, które oglądamy na co dzień w centrum Katowic. Czyli często jest to grafika komercyjna, nie najwyższej próby. Oczywiście tutaj bardzo, bardzo przetrawiona. No i po prostu tego trzeba doświadczyć, żeby wiedzieć, o czym mówię. Oczywiście wydaje mi się, że jakoś tam przybliżyłem Państwu ten obszar, który dotyczy muzyki i naszych działań z muzyką w pracowni. Następnym takim wyróżnikiem jest na pewno typografia kinetyczna, czyli moment, kiedy typografia przestała być tylko komunikatem statycznym, a jest komunikatem dynamicznym w czasie. W ogóle to podejście do cyberprzestrzeni zmieniło się w sposób dla nas, szczególnie tutaj grafików, artystów w Akademiach Sztuk Pięknych, w momencie, kiedy mogliśmy się zająć obrazem ruchomym, czyli trwającym w czasie. Jest takie określenie na tą przestrzeń, time-based media. I wydaje mi się, że to jest bardzo bliskie temu, czym się teraz zajmujemy. My doskonale znamy obraz statyczny, umiemy się w nim poruszać, ale teraz z tą wiedzą obrazu statycznego wchodzimy w zabawę, czy w grę, czy tworzenie w czasie. To jest szalenie istotne. I tutaj, jeżeli chodzi o projektowanie graficzne i takie podejście użytkowe, na pewno bardzo pomocny jest język filmu, czyli wszystkie zagadnienia związane z czasem, z oświetleniem, z kreacją obrazu filmowego, z rejestracją, z dramaturgią i z narracją. My często działamy na styku, tak mi się wydaje, sztuki i designu. I myślę, że w wypadku Wydziału Projektowego jest to bardzo dobre, bo przez ostatnie 20 lat co najmniej bardzo idziemy w stronę takiego zobiektywizowanego przekazu graficznego, poddanego niezwykłym rygorom i dyscyplinie, co oczywiście jest wspaniałe, ale jak zwykle miłość niejedno ma imię i wydaje mi się, że nawet dla tych ludzi, którzy robią tak zwane twarde projektowanie, taką odskocznią czy poszerzeniem swojej przestrzeni kreacji jest właśnie doświadczenie
eksperymentu wizualnego, bo tak nazywamy dużą część naszych działań, eksperyment wizualny. Znowu, kiedy miałbym się zastanawiać, jak to nazwać, co my dokładnie robimy, bardzo trudno to sprecyzować, ale tak jak na początku powiedziałem, nie chciałbym tego definiować, bo to chyba nie jest nasza rola. Staramy się jak najbardziej precyzyjnego języka używać i tutaj eksperyment wizualny wydaje się, że w ostatnim czasie zdobył nawet aprobatę tak zwanych grafików twardych, czyli tych, którzy uwielbiają dyscyplinę. Oczywiście dyscyplina jest wszędzie potrzebna, nawet jak robimy obraz abstrakcyjny, wszyscy to wiemy. Natomiast eksperyment to jest jakby otwartość na różne działania. Mówię, pokazuję w tej chwili typografię kinetyczną. Tu akurat jest to teledysk do muzyki, do utworu zespołu Korn. To jest chyba heavy metalowy, albo nie wiem, aż tak się nie znam na tym. To też Tomka Strojeckiego praca. Widzimy, jak to wygląda. Inna praca Justyny Brząkalik, Nothing is True, gdzie zarejestrowane jest za pomocą cyfrowego wideo plus typografia w ruchu. I tak wygląda. Też inspiracją tutaj był utwór muzyczny. Kolejna praca, gdzie pretekstem do stworzenia obrazu był dworzec w Katowicach, jeszcze już ten stary, którego nie ma. I tutaj widzimy, pojawiają się angielskie napisy. Jest to tekst Filipa Dicka. Autorem jest Majer, zapomniałem, jak Majer miał na imię, znakomity projektant, który ostatnio chyba od jakiegoś czasu pracuje w banku jako ekspert właśnie od informatyki. Człowiek niezwykle utalentowany, wielu talentów, no wybrał inną ścieżkę kariery, ale to są jego prace tutaj, proszę zobaczyć. Te prace z typografią w ruchu pokazywaliśmy na festiwalu w Mainz, czyli tam, gdzie Gutenberg wydrukował swoją Biblię. To jest więc międzynarodowa wystawa, która właśnie pokazuje taki rodzaj podejścia do typografii, czyli tak zwaną typografię kinetyczną. O, tutaj dalej ten. I tu kolejna, Kinga Limanowska, już taki bardziej w takim stylu starej zecerni, jaką jeszcze wszyscy pamiętamy, którą na szczęście jeszcze mamy. Wiersz Tuwima, Lokomotywa. I kolejna sprawa związana z dźwiękiem. Typografię na razie zostawmy. Kasper Mutke, Obserwatorium Dźwięku, edukacyjna, interaktywna instalacja multimedialna. Ona była częścią tegorocznego festiwalu konkursu studenckiego we WRO i można ją zobaczyć właśnie na Vimeo pod tym numerem. Z czego ona się składa? I tu właśnie znowu jakby zwracamy od eksperymentu do czegoś bardzo użytkowego, czyli edukacyjnej, interaktywnej instalacji multimedialnej. To urządzenie, które Państwo widzicie, służy do budowania obrazu. Kacper wymyślił interfejs, wymyślił hardware, software skompletował. Oczywiście pomagał mu w tym jego przyjaciel, z którym jest w zespole, bardzo dobry informatyk, który zajmuje się, działa w tej przestrzeni obrazu, ale Kacper też ma niezwykłą wiedzę w tym zakresie. Właśnie za pomocą dotyku, przesuwając kursory, budujemy obraz. Ja może tutaj wrócę do animacji, bo chodziło o to, zaczynamy, ta interaktywna instalacja zaczyna się prezentacją z głosem lektora opowiadającego o fizyce, które dotyczy, o prawach fizyki, które dotyczą dźwięku. Kacper zrobił całą wizualizację taką bardzo,
bardzo ascetyczną, moim zdaniem idealnie komunikującą z tym przekazem. Zakres wiedzy dotyczący fizyki dźwięku obejmuje szkołę średnią. Jest to instalacja, którą można postawić w muzeum, na różnego rodzaju sympozjach, czy jeździć z nią, żeby edukować. Po prostu po wysłuchaniu podstawowych informacji na temat dźwięku w bardzo przystępnej, klarownej formie, czyli stricte użytkowa rzecz, dostajemy instrukcję obsługi właśnie tego urządzenia, które tutaj Kacper zaprojektował, to też jego projekt, gdzie za pomocą takiego interfejsu dotykowego budujemy różne dźwięki, zmieniając natężenie fali dźwiękowej. Budujemy różne obrazy, zmieniając natężenie, przesuwając palcem, mając różne parametry. Możemy te obrazy miksować i jakby po takim zaszczyku wiedzy teoretycznej zaczynamy po prostu bawić się tym. To też jest ukłon w stronę najmłodszej generacji, która rzeczywiście uwielbia interakcję, czyli nauka poprzez zabawę. Ta instalacja, tak jak powiedziałem, była w tym roku na konkursie we WRO, ale również była częścią festiwalu nauki w katowickim centrum kongresowym, gdzie dr Jarosz, z którym współpracujemy stale, zresztą tutaj pomagał, znany edukator naukowy, zaprosił Kacpra właśnie z tą instalacją, żeby prezentował ją szerszej publiczności. Czyli widzimy różnorodność dyplomów od stricte użytkowych, które noszą znamiona takich aktywności artystycznych, co moim zdaniem jest bardzo, bardzo fajne. To jest jakby wyznacznik naszej pracowni. Kolejny muzyczny projekt, Eternal Music Generator, Rafała Włodarka stworzył instrument, coś na wzór gitary, tylko szarpanej w sposób mechaniczny. Ma struny, po którym przesuwają się urządzenia, które szarpią struny za pomocą, kierowane są softwarem, który napisał Rafał. Onem oczywiście może być to ten instrument nawigowany przez internet, nawet mieliśmy wielkie plany, ale no, nie wszystko się udało. Oprócz tego instrumentu i muzyki, czy dźwięków, które wydaje, jeszcze miała być taka przestrzeń właśnie światła, zmiennego światła na zasadzie oscyloskopów, a u podstaw legły dokonania Le Monty Younga, czyli takiej hipnotycznej muzyki z końca ery hipisowskiej, dronów, czyli długich dźwięków, muzyka absolutnie eksperymentalna. Rafał się tym fascynował i na dyplom właśnie zrobił takie urządzenie, które wymagało nie tylko znajomości programowania, ale również samego konstruowania tychże urządzeń. No ale dzisiejszy artysta multimedialny, a znam paru takich, do it yourself, no to nic innego, tylko właśnie to, że jak coś chcemy zrobić, to po prostu to zróbmy. I to jest takie podejście amerykańskie. Amerykanie to mają. Jak trzeba coś wymyślić, wiele rzeczy powstało w garażu, chociażby Macintosh, o którym już dzisiaj mówiłem, ale nie tylko. Ale to nie tylko cecha Amerykanów. Wiem, że Włosi mają podobne zacięcie, bo znam parę firm i rzemieślników i artystów, bo to często idzie w parze we Włoszech, którzy działają podobnie. Po prostu robią to w zaciszu domowym, a potem okazuje się, że są to rzeczy na miarę epokowych odkryć. Kolejna rzecz muzyczna, dyplom dotyczył klawesynu, ale klawesynu współczesnego. Annelie de Man, nieżyjąca już klawesynistka holenderska, która zakładała użycie obrazu przy swoich kompozycjach. Zresztą w latach 80. sama je robiła. I myśmy jakby zrobili taki redesign tego
tego jej podejścia do muzyki. Było to robione wspólnie z Gosią Klein, z absolwentką, dyplomantką wtedy z klasy klawesynu u profesora Toporowskiego, która również studiowała w Bazylei i w Amsterdamie. Ona grała muzykę współczesną. I tu interesująca rzecz a propos do it yourself, wiadomo, ekrany takich rozmiarów no, są dosyć drogie, nie było nas stać i to nasz pomysł, który realizujemy od lat, jest to zwykła flizelina, na dole mamy rurki wodkan, które obciążają i w jakimś sensie napięcia. Oczywiście one nie są doskonałe, natomiast no, budżet na wtedy naprawdę był niski i muszę powiedzieć, że efekt końcowy był naprawdę, naprawdę interesujący. Tu tylko przelecę, bo to dyplom był u Xaverego, to był dyplom licencjacki, ale przelecę, żeby umieścić ten dyplom właśnie w tej przestrzeni działań okołomuzycznych. Jedna ze starszych kompozycji, Jurek Koenigshaus, o którym chyba będzie mówił też Krzysiu Zegalski, a propos narracji. Tutaj widzimy, tu są cztery rzutniki, czyli na czterech ścianach z każdego rzutnika jest mapowane są głowy. Te głowy wypowiadają słowo, jedno słowo, które jest przypisane klawiszom. Naciskając mocniej, tak jest software napisane, to jest oczywiście klawiatura elektroniczna, tylko umieszczona w fortepianie, naciskając mocniej, albo ten dźwięk jest głośniejszy, albo cichszy. I po prostu my możemy intonować ten taki trochę dadaistyczny, można powiedzieć, wiersz. Praca niezwykle efektowna i rzeczywiście przejmująca. Oczywiście teraz mamy tutaj pełne światło, natomiast jeżeli jest to w totalnej ciemności, wierzcie Państwo, że robi to nieprawdopodobne wrażenie i te doznania są absolutnie nowe. Kolejny z takich użytkowych, aplikacja do tworzenia i miksowania z naszych dyplomów, aplikacja do tworzenia i miksowania audio, stworzona z myślą o usprawnieniu pracy z dźwiękiem. Pokrótce chodzi o to, że mając taką przestrzeń 3D i mając te małe sześcianiki, z których budujemy te większe formy, każdemu sześcianikowi jest przypisany jakiś rodzaj dźwięku, który my mamy w bibliotece dźwięków, czyli możemy sobie robić jakby paletę tych barw dźwiękowych i ustawiając je w jakiejś przestrzeni, tutaj akurat widzimy taką mamy przestrzeń, używamy takiego, my to nazywamy samolocika, czyli tutaj ten element i poruszając się z nim w czasie wyzwalamy te dźwięki, czyli możemy w sposób intuicyjny komponować dźwięk za pomocą właśnie ruchu tego samolocika, który może z każdej strony nadlecieć od dołu, z góry, z boku, generuje różne dźwięki. Oczywiście było to w formie prototypu, wiem, że nasza dyplomantka chciała rozwijać ten projekt, nie wiem, czy jej się udało, bo życie pisze różne scenariusze, ale pomysł rzeczywiście był bardzo interesujący. Tu chciałem pokazać trochę takich inspiracji zewnętrznych, że nie tylko zajmujemy się tym, czym się zajmujemy w szkole, ale jakby współpracujemy czy uczestniczymy w różnych innych aktywnościach. To Dni Nowych Mediów, które Ania Maj, Michał Derda Nowakowski i Karol Piekarski zrobili na Uniwersytecie Śląskim. Tutaj widzimy profesora Kluszczyńskiego i znajomych z prawej strony, których na pewno znacie, a tutaj w naszej pracowni jeszcze starej, obecnie siedziba pracowni animacji i gier komputerowych, w środku Derek de Kerchow, czyli pierwszy asystent Magluana i to rzeczywiście niezwykły człowiek, teoretyk, filozof nowych mediów, multimediów, który odwiedził nas dwa razy i mieliśmy dużą przyjemność gościć go w naszej pracowni. Nie tylko
De Kerchow nas odwiedzał. Po lewej stronie mamy Zbyszka Rybczyńskiego, który też odwiedził szkołę. Mogliśmy się z nim spotkać w kinie Kosmos, gdzie opowiadał o tym. Przyjechał na zaproszenie Ars Cameralis, jak zresztą Laurie Anderson tutaj po prawej stronie, znana wszystkim, niezwykła artystka z Nowego Jorku, awangardowa twórczyni, artystka zajmująca się nowymi mediami, wspaniała osoba. One mogły przyjechać do nas dzięki znowu współpracy z Ars Cameralis i dyrektora Marka Zielińskiego. Akurat Zbyszek Rybczyński przyjechał w momencie, kiedy uczelnia obchodziła 10 lat, czyli w 2011 roku. I to był taki też ukłon w naszą stronę, wtedy przyjechał Rybczyński, myśmy obchodzili 10-lecie wspólnie z Ars Cameralis, były jego pokazy, on spotkał się z publicznością, odwiedził akademię, rozmawialiśmy długo, snuliśmy różne plany, bardzo śmieszne, ale może przy innej okazji kiedyś o tym opowiem. I w tym czasie też był zespół, był koncert zorganizowany dla Akademii okolicznościowy, jubileuszowy. Był Jan Garbarek, Terje Rybdal i Hilliard Ensemble w kościele świętego Piotra i Pawła. Niestety wtedy, jak pamiętacie, była ta wielka katastrofa górnicza na kopalni Śląsk, gdzie zginęło chyba kilkunastu górników i była narodowa trauma, nie mogliśmy niczego, znaczy wiele koncertów zostało odwołanych, ale ponieważ tenże koncert nosił znamiona rzeczywiście takiej, jakby to określić, niezwykłej powagi, że jednak zdecydowaliśmy się na zrobienie tego koncertu i właśnie w momencie, kiedy mieliśmy żałobę narodową, ten koncert odbył się w kościele Piotra i Pawła. A tutaj, jeszcze Laurie Anderson, niezwykle fantastyczna osoba, rozmawialiśmy o pracy w ogóle artysty, twórcy awangardowego w Nowym Jorku, jak w ogóle jej się układa, no akurat jej nie narzeka na brak pracy i myślę zadowolenia z tej pracy, ale opowiedziała bardzo fajną rzecz, z którą chciałbym się z Państwem podzielić. Ona dostała kiedyś zaproszenie z NASA do określenia, do wypowiedzenia się na temat, jak będzie wyglądała wyprawa na Marsa i bycie na Marsie w 2050 roku. No więc ona się zdziwiła i po jakimś czasie skontaktowała się z tymi osobami, które ją zaprosiły z NASA i powiedziały, że no ale czy na pewno chcecie, żebym ja wam cokolwiek na ten temat mówiła? No, okazało się, że NASA jak najbardziej była zainteresowana, właśnie dlatego się do pani zwracamy. Ale co ja wam mogę zrobić? Najwyżej napiszę jakiś wiersz. A oni mówią, no to proszę napisać. Laurie Anderson oczywiście napisała ten wiersz i powiedziała, jeszcze nigdy nie dostałam tak wysokiego honorarium za żaden z napisanych tekstów. Więc artyści czy designerzy, myślę, cały czas mają szansę na również takie projekty. Kolejne spotkanie muzyczne, Stefan Byram i Tim Bern, awangardowi twórcy z Nowego Jorku, akurat tu napisałem, że z Brooklynu, ale oni są z New Jersey, ale już nie prostowałem tego, bo wtedy się dowiedziałem, że mieszkają w New Jersey, a grają często na Brooklynie, stąd ta pomyłka. Stefan Bern jest twórcą wielu awangardowych okładek dla awangardowych labelów i tutaj opowiadał o swojej pracy, o wszystkich cieniach i blaskach właśnie takiej pracy, jakże fascynujący, to a propos graficznego designu i muzyki. Wracam trochę do prehistorii. Jazz Festival 2002 rok, gdzie w starej markowni kopalni Ludwik, tutaj widzicie Państwo, o, tak wygląda wjazd, po lewej stronie tam jest budynek starej cechowni. I tu mamy festiwal, ludzie siedzą w tej sali, widzimy tutaj
po lewej stronie rzutniki multimedialne i tu znowu słynna flizelina, gdzie spuszczamy ekran. No były to czasy bardzo zamierzchłe, kiedy ani dużych ekranów nie było, ani żadnych budżetów wielkich. Myśmy w czasie koncertu, była to muzyka improwizowana, głównie jazzowa, ale nie tylko, bo również była też muzyka elektroniczna, taka powiedziałbym bardzo awangardowa. Na tych ekranach wyświetlaliśmy pracę naszych studentów i nie tylko, czyli jakby połączenie spotkania muzycznego właśnie z obrazem. Tu właśnie artyści przygotowują się do działań, a po lewej stronie jeszcze wcześniej byli uczniowie średniej szkoły muzycznej z Poznania, którzy też grali z takich partytur graficznych, jak Państwo widzicie, zawieszonych pod sufitem. W tym momencie, kiedy były multimedialne pokazy na tym festiwalu również, bo tam było wiele pomieszczeń, to był budynek opuszczony, ale zaadaptowany przez prywatnych właścicieli, którzy nas zaprosili tam do zorganizowania tego przedsięwzięcia. To jest działanie, no można powiedzieć, intergraficzne. Studentka odbijała na papierach czerpanych konkretne obiekty. Tutaj jest odbita kostka brukowa. Tu widzimy nowe ściany, a były to prezentowane właśnie w tych takich postindustrialnych, starych pomieszczeniach, co niezwykle dodawało uroku tejże prezentacji. I tak właśnie ta wystawa wyglądała, czyli multimedia plus to, co było u podstaw naszych działań. Takie działania multigraficzne. O, tutaj studzienki jakieś odbite. Myślę, że ekspozycja nader interesująca. Kolejnym takim wspólnym działaniem, znowu w tej przestrzeni kopalni Ludwik, czyli teraz to się nazywa Kopalnia Sztuki, czyli stara markownia udostępniana na występy i na różnego rodzaju spektakle. Real Time Research z Kolonii, to są artyści z Kolonii związani głównie z Akademią Nowych Mediów i to był chyba rok 2004, tak mi się wydaje. Zawieszenie tych, czy oni przywieźli te ekrany, to chyba była pierwsza taka poważna prezentacja multimedialna, w której ja uczestniczyłem. No, było to prawie 20 lat temu. Wtedy myśmy nie mieli takich możliwości jeszcze i to znowu oni przyjechali w ramach festiwalu Ars Cameralis, my współpracując z Ars Cameralis jako Akademia i też jako Jazzowa Asocjacja Zabrze pomagaliśmy ten koncert zrealizować. Tak to wyglądało. Oczywiście kontekst polityczny, bardzo taki krytyczny wobec współczesnej rzeczywistości. Jak widzicie, to tutaj chyba Busha, tak, Busha widzimy. Ci artyści z Kolonii zorganizowaliśmy wspólnie warsztaty dwa czy trzy razy. Te akurat odbyły się w zamku w Cieszynie. Tutaj Kopaniszyn z przodu, który też z nami współpracował, znakomity artysta multimedialny, designer multimedialny i tu widzimy paru znajomych. Warsztaty były prowadzone wspólne razem przez tą grupę niemiecką i nas. A to nasz wyjazd zorganizowany przez Ars Cameralis do Zollverein. To był chyba 2002 rok. Zollverein, czyli takie muzeum, coś na wzór Guido w Zabrzu. Jak widzimy, architektura czysty Gotham. Dzisiaj jest to Muzeum i Sztuki, i Designu. I tu przygotowujemy się, tutaj Wojtek Kucharczyk przed swoim występem. Właśnie taką salę dostaliśmy do dyspozycji. I tam też żeśmy sobie uświadomili, co znaczy sprzęt. Tutaj Ania Lorenz, która, nie wiem, czy nas ogląda, myślę, że tak, właśnie szyła te ekrany i potem zawieszaliśmy je, czyli do it yourself. I mapowaliśmy na ekrany, ale też również na ściany. Także pierwsze takie nasze wielkie doświadczenia z takim mappingiem w przestrzeniach, które przypominają trochę salę otwartą, prawda? No to już były ich rzutniki, które na telefon przywoziła firma. Pierwszy raz żeśmy coś takiego widzieli i byliśmy pod wielkim wrażeniem. Jak widzicie, wielkość tych rzutników już jest trochę inna od tych, które myśmy tam pokazywali w czasie festiwalu naszego. No ale cóż,
przewaga gospodarcza tutaj działa. I świetnie to się udało. Kolejny projekt muzyczny. Andrzej Prusek w Rondzie Sztuki. To była współpraca ASP z Uniwersytetem w Bauhaus i z tymże panem w różowej marynarce, Markus Szlafke, który kiedyś pisał dla 2+3D, niesamowity człowiek, student, a wtedy już doktorant Bauhausu. Też zajmował się muzykiem, ale takim researchem, powiedziałbym, dotyczący zdarzeń muzycznych na świecie. Jeździł do Afganistanu, w takie miejsca bardzo niebezpieczne, gdzie rozmawiał z ludźmi na temat ich ekspresji muzycznej, rejestrował to i jakby działał w tym kręgu. Jaki był tutaj pomysł? Tutaj wspominałem już o tym na naszej konferencji bauhausowskiej. Ten rodzaj zabawy, czy takiego daleko idącego żartu, graniczącego z absurdem. Ten pan po lewej, który trzyma mikrofon, to jest Andrzej Prusek. To jest artysta polski, który mieszka w Weimarze i śpiewa w weimarskiej operze. Oni przyjechali do Polski z zespołem Markusa, żeby zrobić koncert Andrzeja Pruska, który podobno był bardzo znanym pieśniarzem, czy operowym artystą, ale też piosenkarzem, który w Sopocie w zamierzchłych czasach działał. Oczywiście była to czysta fikcja. Ja do dzisiaj nie wiem, bo jak rozmawiałem z Pruskiem, byłem święcie przekonany, że on był tym artystą, ale to już jest inna historia. Natomiast myśmy zrobili taką mini propagandę na mieście i parę osób przyszło i było strasznie zdziwione, że jak to się mogło stać, że oni tej osoby nie znają, a ten koncert teraz się odbędzie i skąd w ogóle, jeszcze właśnie tutaj projekty Ani Kopaczewskiej, gdzie oczywiście spreparowała okładki Pronitu czy Muzy tego Andrzeja Pruska. No i koncert odbył się oczywiście w Rondzie Sztuki. Była to niezła zabawa, bardzo profesjonalnie wszystko przygotowane. Tutaj zespół przyjechał aż z Weimaru. Andrzej Prusek dwoił się i troił. Tu publiczność, za chwilę niektórzy się rozpoznają i tutaj Andrzej Prusek potem podpisywał plakaty z tegoż koncertu, które żeśmy wydrukowali w większej ilości. Na pewno do dzisiaj parę osób ma te plakaty. Także taka, można powiedzieć, zabawa, raczej bliżej performance'u niż multimediów, ale myślę, że można i tak. I tu kolejne jakby działania, mapping, ale ten mapping znowu dotyczący typografii, czyli taka siła słowa budowana przez fizyczność, wielkość tego słowa. Myślę, że to cały czas jest do końca gdzieś tam niewygrane. Mogłoby to w przestrzeni publicznej zaistnieć. Kiedyś był taki projekt, że chyba Michał Zabłocki na Brackiej z okna rzucał z pierwszego piętra na przeciwległą ścianę budynku, rzucał swoje wiersze. Strasznie mi się to podobało i tak bardzo w taki delikatny sposób animowało tą przestrzeń publiczną. Wydaje mi się, że na to jest jeszcze dużo miejsca i dałoby się w tych obszarach popracować. Nie wiem, która jest godzina, bo muszę tylko włączyć. A właśnie zostałam tu pouczona przez drugiego organizatora, bardzo nie dawać czasu. Ale proszę, nie było, bo ja jestem trochę pleciuga, no ale podzieliłem się z Państwem trochę taką prehistorią, myślę, że dla młodych interesującą, a fajnie, że o tym mówimy, bo jak zwykle, jak się o tym nie powie, to gdzieś to potem umknie.